Syberia. Syberia to kraina geograficzna, która rozciąga się w głębi kontynentu azjatyckiego. Jest ona niezwykle niebezpieczna ze względu na warunki naturalne panujące w tych rejonach. Nieurodzajna gleba, wieczna zmarzlina i przenikliwy chłód nawet podczas pory letniej dają się we znaki każdemu, kto zapuści się w jej głąb. Nie zrażało to wszystko jednak wielu podróżników badających Syberię, w tym niezwykle odważnego, młodego, duńskiego żeglarza Witusa Beringa. Witus Bering urodził się w 1681 roku. Przez wiele lat pracował jako nawigator na statkach floty duńskiej. Doświadczenie, które tam zdobył, postanowił wykorzystać ówczesny car Rosji Piotr Wielki. Witus Bering został wcielony do armii rosyjskiej w 1704 roku. Miał wtedy 23 lata. Od dawna intrygowały go podróże i odkrycia geograficzne. Sam pragnął w przyszłości stanąć na czele wyprawy i odkryć nieznane dotychczas ludzkości lądy. Marzenie Witusa spełniło się. Cara Piotra Wielkiego intrygowała myśl, czy jego ojczyzna Rosja łączy się z Ameryką Północną. Wyjaśnienie tej sprawy zlecił on właśnie Witusowi Beringowi i w 1725 roku stanął on na czele wyprawy kamczackiej zwanej Wielką Ekspedycją Północną. Witus Bering zebrał grupę marynarzy, żołnierzy, rolników, kucharzy, hodowców, kowali, stolarzy i uczonych z Akademii Nauk chętnych do współpracy z nim. Przez wiele długich miesięcy przygotowywał się do tej wyprawy. Spotykał się z wieloma ludźmi, którzy niegdyś na własną rękę próbowali udać się w głąb Rosji, by dowiedzieć się od nich jak najwięcej szczegółów na temat Syberii. Przygotowawszy się do wyprawy, Witus Bering wyruszył z Petersburga położonego nad Morzem Bałtyckim i dotarł aż do Ochotska, leżącego około 8500 km w linii prostej na wschód Rosji. Taka przeprawa zajęła mu 2 lata. Bering swoją wyprawę podzielił na 3 etapy. Z Petersburga do Tobolska, stamtąd do Jakucka i dalej do Ochotska. Na szlaku wędrówki zakładał osady, budował kuźnie, wprowadzał rolnictwo oraz tworzył liczne hodowle. Całą drogę przemierzał konno oraz saniami zaprzężonymi w psy rasy husky. Był narażony na wiele niebezpieczeństw nie tylko ze strony złych warunków pogodowych, ale także ze strony dzikich zwierząt takich jak wilki, tygrysy syberyjskie czy niezwykle groźne niedźwiedzie. Po przeprawieniu się przez Kamczatkę Bering zbudował statek i wraz z załogą wypłynął w morze w celu wyjaśnienia problemu cara Piotra Wielkiego. Z powodu mglistej pogody nie widziano lądu ani jednego, ani drugiego kraju, ale stwierdzono, że skoro statek płynie, to znaczy, że Rosja nie jest połączona z Alaską. I słusznie. W drodze powrotnej na Kamczatkę Witus Bering odkrył archipelag wysp wulkanicznych, Aleutów. Jednak w czasie powrotu z nich na Oceanie Spokojnym dłuższy czas panowała zła pogoda. Bering postanowił przezimować na jednej z napotkanych wysp. Jednakże w związku z brakiem witaminy C w pokarmie spożywanym przez niego zachorował na szkorbut i w męczarniach zmarł. Pozostali uczestnicy wyprawy wrócili do Petersburga, jednak ich odkryć i badań w owym czasie nie doceniono. Dopiero w 1851 roku Wielka Ekspedycja Północna została okrzyknięta najbardziej owocną i metodycznie zaplanowaną wyprawą w dziejach odkryć geograficznych Ziemi, a od nazwiska Beringa nazwano cieśninę dzielącą Alaskę i Rosję oraz morze położone nieco na południe od niej.